Pracujesz online i każdego dnia otrzymujesz dziesiątki maili, na które musisz odpowiedzieć, a może po prostu chcesz wyłowić najlepszych klientów z tych potencjalnie zainteresowanych? Cześć, ja jestem Janek i zajmuję się automatyzacją oraz wdrażaniem sztucznej inteligencji do firm. W poprzednim odcinku pokazałem Ci, jak stworzyć w 100% za darmo własnego agenta AI. Obiecałem też, że pokażę Ci, jak stworzyć automatyzację, krok po kroku, która będzie za ciebie odpowiadać na Twoje maile. Jeśli uważasz się, że sztuczna inteligencja stworzy coś, co nie będzie na odpowiednim poziomie w Twojej firmie, to na to mamy także dwa rozwiązania. Pierwsza opcja to automatyczne odpowiedzi na maile. Tutaj sztuczna inteligencja czyta maila, a następnie na niego odpowiada. Tutaj możesz całkowicie zapomnieć o swojej skrzynce odbiorczej. Natomiast druga wersja to przygotowanie wersji roboczej. Tutaj sztuczna inteligencja również czyta zawartość Twojego maila, jednak nie wysyła wiadomości, tylko przygotowuje wersję roboczą. Następnie ty musisz ją tylko przeczytać i zatwierdzić lub ewentualnie trochę zmodyfikować. Nawet jeśli wiesz opcję drugą, to i tak przygotowanie maili przez sztuczną inteligencję oszczędzi ci co najmniej 70% czasu. Patrzmy teraz na komputer i pokażę ci krok po kroku, jak stworzyć automatyzację, która za pomocą sztucznej inteligencji odpowie na Twoje maile. W pierwszym kroku wejdź na platformę do automatyzacji, czyli make.com. Możesz tutaj założyć bezpłatne konto, ja się zaloguję. Teraz w prawym górnym narożniku klikamy ten wielki przycisk Create a New Scenario. Tworzymy nowy scenariusz naszej automatyzacji. W pierwszym kroku musimy dodać moduł, który będzie monitorował naszą skrzynkę odbiorczą, tak więc wybieramy tutaj z góry e-mail. Teraz wybieramy odpowiedni moduł. Tak jak widzisz na liście mamy tutaj dużo dostępnych, na przykład mamy kopię maila, stworzenie maila i tak dalej. My szukamy tutaj funkcji watch. E-mails. Po wybraniu odpowiedniego modułu musimy podpiąć nasze konto pocztowe. Ja już tutaj mam zintegrowaną moją testową skrzynkę. Ty, jeśli nie masz takiego konta, to kliknij w ten przycisk tutaj Add. Następnie musimy podać podstawowe dane, tak aby podłączyć nasze konto. Czyli możemy na przykład podpiąć usługę Gmaila albo użyć innego operatora. Jeśli na przykład masz własną domenę, tak jak ja. W dalszych krokach musimy uzupełnić wszystkie pola, które są oznaczone gwiazdką. Pokażę Ci teraz, jak to zrobić. Folder. Tutaj musimy wybrać folder, który ma być monitorowany. Tak więc najprawdopodobniej będzie to inbox, a więc. Skrzynka odbiorcza wszystkie maile, które przychodzą, domyślnie trafiają tutaj, no oczywiście poza spamem. Następnie mamy kryteria, czyli jakie maile mają zostać sprawdzane przez naszą automatyzację. Czyli mamy na przykład opcję wszystkie maile albo tylko przeczytane e-maile albo nieprzeczytane maile. Aby zachować porządek, ja proponuję tutaj ustawić właśnie wszystkie nieprzeczytane maile. Kolejno mamy opcję do filtrowania maili, czyli na przykład odpowiedni nadawca, odpowiedni odbiorca, czy też odpowiedni temat wiadomości. To może się przydać, kiedy chcesz filtrować treści, na przykład, które chcesz sam do siebie wysłać i mają być na przykład automatycznie opublikowane na blogu, czy też chcesz, aby wszystkie faktury były przesyłane w odpowiednie miejsce na dysku lub też dalej do księgowej. My akurat przy odpowiedziach na wiadomości zostawiamy to wszystko puste. I ostatnią rzeczą, którą zmienimy w tym module, jest oznaczanie maili jako przeczytane. Po ich analizie. Na końcu jeszcze możemy ustawić, ile maili ma być przetwarzanych, ale to później dostosujemy w kolejnych krokach. Teraz robimy zapisz. W tym momencie wyskoczyło nam jeszcze pytanie, gdzie musimy zaznaczyć, od kiedy mają być monitorowane maile, czyli od kiedy ma zacząć działać nasza automatyzacja. Domyślamy opcję od teraz. Możemy także wybrać np. od specyficznego maila i wybierzemy go ze skrzynki albo od specyficznej daty itd. Ja zostawię domyślną opcję od teraz. Teraz chcemy, aby sztuczna inteligencja przetwarzała nasze maile. W tym celu klikamy ten plus, aby dodać odpowiedni moduł. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań. AI, z których można skorzystać. Zaczynając od najpopularniejszego czatu GPT od OpenAI, przechodząc przez cloud od Anthropic, kończąc na przykład na DeepSeeku, który ostatnio niesamowicie namieszał na rynku AI. Ja skorzystam akurat w tym poradniku z DeepSeeka, ponieważ bardzo lubię ten model. Tak więc wyszukuję sobie tutaj DeepSeek. To oczywiście możesz skorzystać z innego rozwiązania, na przykład z czatu GPT, czy jeszcze jakiegoś innego. Proces integracji i działania całego tego systemu wygląda niezwykle podobnie w przypadku korzystania z Make, tylko różnią się nazwy modułów. Tak więc, ja wybieram tutaj teraz tą opcję, i tak samo jak w przypadku korzystania z modułu mailowego, musimy tutaj wybrać połączenie. Ja już tutaj takie mam. Ty, jeśli go nie masz, kliknij w przycisk Add. Następnie wystarczy podać tutaj nazwę, jak chcesz, aby Twoja integracja została zapisana, a niżej klucz API. Tak samo dokładnie wygląda to w przypadku czatu GPT i innych rozwiązań AI. Niżej ustalamy wiadomości, czyli inaczej mówiąc, prompty, jakie sztuczna inteligencja ma przetworzyć. Klikamy więc tutaj Dodaj nową i mamy tutaj rolę. W przypadku Dipsyka musi być rola systemowa, i musi być rola użytkownika. Tak więc od razu możemy zrobić tutaj add item. I wybieramy rolę user. Teraz pozostało nam tylko i wyłącznie dodać prompt, co ma zostać wykonane. Klikamy więc w pole content. Przykładowe polecenie może wyglądać tak. Jesteś ekspertem od obsługi klienta. Odpowiedz w krótki sposób na otrzymaną wiadomość. Jeśli klient pyta o wycenę stworzenia strony internetowej, tak, tym też się zajmuję, to zadaj pięć pytań, aby umożliwić doprecyzowanie wyceny. Zapytaj m.in., Oczywiście ten szablon możesz zastosować także w swojej branży i zadać tutaj pytania na przykład, na które klient jeszcze nie udzielił odpowiedzi w mailu, tak się zazwyczaj zdarza, albo najczęstsze pytania i te, które potrzebujesz do wykonania swojej usługi na przykład. Metraż, łazienki do remontu i dalej. To, co jeszcze tutaj jest ważne, to odpowiedź w formie HTML, bo wiadomość zostanie wysłana w tym formacie, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna, a nie jako jeden zbitek tekstu. I na końcu podpisz się Jan. Teraz zjeżdżamy niżej do wiadomości użytkownika i w polu content wrzucamy zmienną. Zmienna najprościej mówiąc, to coś, po co możemy podpisać jakąś dynamiczną wartość. Na przykład możemy zastosować zmienną imię i stworzyć treść w stylu Witaj imię, a pod imię będzie podstawiane coś innego za każdym razem. Dzięki czemu uzyskamy na przykład: witaj Jan, witaj Adam, witaj Kasia i tak Gdybyś chciał zrobić to ręcznie, to wyglądałoby to tak. Najpierw piszesz polecenie do sztucznej inteligencji na przykład: odpowiedź na wiadomość, a następnie wchodziłbyś do swojej skrzynki pocztowej, kopiował całą zawartość i wklejał w kolejnym oknie. Dzięki tej automatyzacji odpowiadającej na maile, będzie wyglądało to tak. Masz polecenie odpowiedź na wiadomość, treść wiadomości i to wszystko się skleja wtedy w całość. Po kliknięciu tutaj w pole content wyskoczą nam wszystkie dostępne zmienne z wcześniejszych modułów. W tym przypadku mamy dostępne zmienne z modułu e-mail. Treść maila przekazujemy pod zmienną tekst content. Wystarczy, że w nią klikniesz albo możesz złapać i przeciągnąć tutaj w okno. Ta część jest już gotowa, więc zjeżdżamy niżej i wybieramy model. W przypadku DeepSeek'a mamy tylko dwie opcje. Mamy opcję chat, no i opcję myślącą. Ja wybieram opcję chat. Maksymalne zużycie tokenów może zostać domyślne. Temperatura to... Parametr, który odpowiada, można powiedzieć, za kreatywność i prawdomówność. Im wyższa temperatura, tym czat będzie bardziej kreatywny, ale ma większą zdolność do halucynacji, czyli popełniania błędów i mówienia nieprawdy. Im niższa wartość, tym czat będzie bardziej konkretnie odpowiadał, te odpowiedzi będą bardziej powtarzalne, ale zgodne z prawdą i założeniami. W przypadku takich odpowiedzi na maile, proponuję ustawić wartość niższą niż 1, na przykład pół. Wpisujemy więc 0.5. Reszta parametrów jest odpowiednia, więc robimy Save, Zapisz. W tym momencie połowę automatyzacji mamy już gotową. Pozostało nam jeszcze dodanie modułu, który będzie wysyłał wiadomości. Tak więc klikamy tak samo tutaj ten plusik i teraz zależnie od tego, jaką drogę wybrałeś, wybierz odpowiedni moduł. Może być to właśnie stworzenie wersji roboczej albo wysłanie maila. Ja na potrzeby tego filmu wybiorę właśnie opcję Wyślij maila. Wybieramy konto pocztowe, najlepiej to, które mamy przy odbieraniu maili podpięte. Następnie mamy opcję, czy chcesz zapisywać maile po wysłaniu. Ja proponuję to zmienić na tak, ponieważ będziemy mieć też kontrolę nad tym, co sztuczna inteligencja wysyła. Będziemy mogli sprawdzić, co jakiś czas i skontrolować, czy wszystko jest zgodne z prawdą, czy jednak może warto byłoby coś jeszcze pozmieniać w naszym modelu naszej automatyzacji. Jeśli wybraliśmy zapisuj maile, to teraz musimy wybrać, gdzie chcemy, aby były one zapisane. Najlepiej stworzyć właśnie tutaj osobny folder, na przykład wysłane przez AI, albo wrzucić je do wysyłanych wszystkich maili, czyli do send. Teraz niezwykle ważne pole, czyli tu, czyli do kogo ma zostać wysłana wiadomość. Tutaj również użyjemy zmiennej, wybieramy więc tą opcję i z listy musimy poszukać nadawcę maila, którego odczytaliśmy. I mamy tutaj sender, email, adres. Jeśli chcesz, możesz oczywiście dodać kolejne pole i podać swój adres mailowy, aby na przykład otrzymać kopię tej wiadomości na swojego maila. Możemy jeszcze dodać temat. Ja proponuję tutaj wpisać na przykład re, kropek, czyli odpowiedź, i użyć zmiennej z tematem, czyli klikamy w subject. Resztę pozostawiamy bez zmian. Pozostało jeszcze oczywiście najważniejsze pole, czyli content. To co ma zostać wysłane. Klikamy więc w to pole i tutaj używamy zmiennej od DeepSeeka albo innego modelu, zależnie od którego użyłeś. Więc ja wybieram tutaj opcję Result. No i robimy zapisz. Gratulacje, nasza automatyzacja jest gotowa. Zanim jednak przejdziemy do testowania jej, chcę Ci tutaj powiedzieć ważną rzecz. Pamiętaj, to bardzo ważne, to jest tylko poglądowa automatyzacja odpowiedzi na maile, ponieważ możesz ją o wiele bardziej zoptymalizować. Na przykład dodać wartość nadawcy i zwracać się do niego po imieniu. Wchodzę więc na skrzynkę pocztową, która została podpięta do naszej automatyzacji w Make, i tak jak widzisz, w tym momencie jest ona pusta. Wysyłam więc do siebie testowego maila i czekamy chwilkę, aż on przyjdzie. Super, widzę, że w skrzynce jest już testowa wiadomość, pozostawiam ją nieprzeczytaną i uruchamiamy naszą automatyzację. W tym celu klikamy tutaj ten przycisk. Teraz cały proces się dzieje. Widzimy, że to przebiegło już pomyślnie. Mamy tutaj pewien zwrot z modułu mailowego, i w tym momencie DeepSeq przetwarza nasze całe zapytanie. Kiedy ten proces dobiegnie końca, to zostanie wysłana wiadomość. Ekstra w automatyzacji Make widzimy, że wszystko przebiegło pomyślnie. Tutaj możemy sobie kliknąć i zobaczyć, jakie otrzymaliśmy wyniki. A tutaj mamy wszędzie na zielono, że jest sukces. Sprawdźmy jednak, jak to wygląda w naszej skrzynce pocztowej. Wiadomość jest już odznaczona jako przeczytana. Tak więc to zostało zrobione. I wejdźmy jeszcze tutaj w zakładkę wysłane. Widzimy, że jest wiadomość wysłana dzisiaj. Kliknijmy w nią, aby zobaczyć zawartość. I oto nasza odpowiedź. Widzimy, że został tutaj fajnie użyty HTML. Wiadomość jest bardzo czytelna. Mamy ładnie wszystko wypunktowane. Mamy napisane: Pozdrawiam, Jan. Oczywiście warto byłoby tutaj też udoskonalić, bo, na przykład, pytanie o stronę responsywną jest dość zbędne, ponieważ każda strona w dzisiejszych czasach powinna być responsywna, czyli dopasowana do urządzeń mobilnych. Ale to już jest kwestia wytrenowania naszego asystenta AI, który będzie po prostu odpowiadał zgodnie z naszą bazą wiedzy, zgodnie z naszymi instrukcjami. Dzięki za obejrzenie tego filmu, pamiętaj zostawić łapkę w górę jeśli film ci się przydał, a jeśli widziałeś mnie po raz pierwszy, to koniecznie zasubskrybuj mój profil, aby nie przegapić kolejnych nowości i praktycznego wykorzystania sztucznej inteligencji w życiu codziennym. Jeśli chcesz oczywiście uzyskać moją indywidualną pomoc w wdrożeniu takiej lub innej automatyzacji w Twojej firmie, to śmiało napisz do mnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!